Już 16 lutego o godzinie 16:30 szkoła podstawowa nr 12 na osiedlu Zwycięstwa zaprasza na drzwi otwarte. Jak zapewnia placówka, informacji, jak i atrakcji nie zabraknie dla rodziców i ich dzieci. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić rodziców we wtorek 16 o godzinie 16:30 do nas do szkoły. Będzie możliwość porozmawiania na temat organizacji tego przyszłego roku, czyli funkcjonowania klas pierwszych i klas oddziałów przedszkolnych w szkole. No, bardzo trudne sprawy, ponieważ w tym roku rodzice mają wielki dylemat, co zrobić z dziećmi, gdzie posłać, co wybrać. Możliwości mają bardzo dużo. Chcielibyśmy właśnie o tych możliwościach i korzyściach z różnych sytuacji wynikających, czy te dzieci mają być w szkole, czy w przedszkolu, porozmawiać, jednocześnie pokazać, w jaki sposób pracuje się w szkole obecnie, w jaki sposób dzieci spędzają tutaj czas, w jaki sposób się uczą, co my im oferujemy. Mogą zapoznać się z bazą szkoły, z nauczycielami. Myślę, że to bardzo korzystna forma dla rodziców. Też związana z tym, że będą rodzice dzieci na przykład 6-letnich, które funkcjonują u nas w szkole, chodzą do szkoły i na pewno podzielą się swoimi doświadczeniami tutaj. Drzwi otwarte to jest coś takiego ważnego dla nas, bo też mówię o sobie jako rodzic, który przychodziłby 1 września do miejsca, którego nie zna. I wiadomo, dla dziecka byłby to strach i lęk. Nie zna sal, nie zna nauczycieli, nie zna pomieszczeń, nie zna funkcjonowania. A to jest taki moment, gdy my rzeczywiście otwarcie otwieramy te drzwi i tak to wygląda, że rodzice mogą każdy kąt zajrzeć i wypytać się u nas o wszystko, bo nie zawsze jest później taka możliwość. Każdy chciałby odpowiedzieć, a my też i wiedzieć, co go tam jak gdyby, z jakim problemem przychodzi, a my też jesteśmy różnie dyspozycyjni, bo każdy z nas pracuje, ale w tym dniu na drzwiach otwartych jesteśmy w 100% do dyspozycji tych rodziców i myślę, że uda nam się na wszystkie pytania odpowiedzieć i troszeczkę uspokoić rodziców i rozwiać wszystkie wątpliwości późniejsze. W tym roku we wtorek, 16 lutego, na początku zapraszamy rodziców i dzieci do sali na przedstawienia, na taką część artystyczną, która będzie trwała około pół godziny. Potem poprosimy rodziców i pana dyrektora oraz zaproszonych rodziców z pierwszych klas, którzy zapisali dzieci już w zeszłym roku. Też będą osoby, które u nas pracują jako psycholog i pedagog i wtedy będzie można na wszystkie pytania i wątpliwości z panem dyrektorem rodzice będą mogli porozmawiać, a my dzieci zapraszamy na zajęcia i warsztaty. A sporo mamy tych propozycji, bo będą i zajęcia z języka angielskiego i zabawy tutaj. Będzie też można zobaczyć salę przyrodniczą i co tam mogą dzieci w przyszłości pracować na lekcjach i jak się bawić na lekcjach przyrody. Będą również organizowane zajęcia sportowe, zajęcia i plastyczne poprzez ruch, także będzie bardzo dużo tych propozycji. No i przede wszystkim jest to moment, gdzie rodzic się spotyka z nami, z nauczycielami, z dyrekcją szkoły. Może zobaczyć sam na własne oczy, jak tutaj pracujemy i co się dzieje w naszej szkole. Szkoła podstawowa nr 12 w nadchodzącym roku szkolnym 2016-2017 planuje wprowadzić kilka nowości. Pierwszy raz w tym roku będziemy proponować i dawać możliwość rodzicom, którzy będą mogli zostawić swoje pociechy w czasie ferii zimowych i w czasie wakacji letnich. Jak to będzie wyglądało dalej, to oczywiście my rodziców poinformujemy, bo to jest też dla nas taka nowość. Będą mogły skorzystać z tego tylko dzieci z zerówki naszych, z zerówek, które tutaj powstaną u nas w szkole, no i dzieci z pierwszych klas. Także to jest coś takiego nowego, które myślę, że też rodzicom da odpowiedź i na ich wątpliwości, co zrobić z dziećmi, gdy ja pracuję, a szkoła czasami bywa
i bywało, że była zamknięta. Warto również nadmienić, że klasy zerowe będą posiadać dwóch wychowawców oraz woźną, czyli tak samo jak w przedszkolu. Po więcej informacji serdecznie zapraszamy na drzwi otwarte 16 lutego o 16:30 do szkoły podstawowej nr 12.